Trzecia kolejka pierwszej Ligi Mężczyzn. Witamy z hali popularnego spożywczaka. Dziś polski cukier Siden Toruń podejmuje Wikane Start Lublin. Siden, dwa zwycięstwa na koncie. Ekipa z Lublina, jedna porażka, jedno zwycięstwo. No i może być ciekawy mecz, szczególnie dla Łukasza Wilczka, naszego nowego rozgrywającego, który jeszcze w zeszłym sezonie był pierwszym rozgrywającym w ekipie Startu Lublin. W jego miejsce pojawił się Grzegorz Mordzak i ta para właśnie przed nami z numerem 11. Mordzak przeciwko niemu też z 11. Łukasz Wilczek. Trener Sowiński od początku stawił na dwóch małych. Jest też Łukasz Żydko na parkiecie. W tej chwili Tomasz Wojdyła do Wilczka. Szukają rozwiązania pick and roll. Tak jest, udało się, powinny być punkty. Wojdyła takich akcji nie zwykł marnować. Oprócz nich na parkiecie także Lisewski i Jarecki. Ekipa z Tartu Lublin solidnie zbudowała skład w tym roku. Jest kilku zawodników z przeszłością w Ekstraklasie i takich, którzy aspirują do niej, a zatem Siden jako ekipa stawiana w gronie faworytów dziś na pewno będzie miała trudną przeprawę. Teraz strata za linii końcowej, podawał już Łukasz Wilczek. Za linii końcowej Tomasz Wojdyła. Bliski straty Łukasz Żydko, ale udało mu się jeszcze opanować piłkę, ale był też faulowany. Żywiołowy doping dziś w hali spożywczaka. No cóż, torunianie nie ukrywają, że celem w tym sezonie jest awans do Ekstraklasy koszykówki mężczyzn. No i robią wszystko, aby ten awans osiągnąć, a teraz ładne podanie typu backdoor, czyli za plecy gdzieś tam. Od Wojdyły do Jareckiego i ten kończy z meczem. Wracając do myśli o awansie, organizacyjnie klub twierdzi, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Są sponsorzy, ma być nowa wielka hala, taka właśnie na Ekstraklasę. No i pozostaje tylko wierzyć, że sukces sportowy też przyjdzie. Teraz zbyt odważne podanie Łukasza Żydki. Chciał uruchomić od razu Jacka Jareckiego, ale wmieszali się to lublinianie. Łukasz Wilczek. Widać, że będzie długa akcja. Jest coś ustawione. On dawał jakieś tam znaki swoim partnerom. Wszyscy szeroko się rozstawili. Czyżby to była akcja właśnie dla niego? No zobaczymy. 9 sekund do końca. Zasłona od Barycza. Piłka na obwód do Perki. Ten nie mógł rzucić. No i trzeba rzucać teraz już przez ręce. Tak jest. No chyba nie tak miała wyglądać ta akcja. Nie wiem, czy to Perka miał rzucać z obwodu. A tak skończyło się wymuszonym rzutem w ostatniej sekundzie przez ręce. No i taki rzut miał małe szanse powodzenia. Sikora wjechał pod kosz, oddał na obwód. Z numerem 10. Pierwszy rzut za 3. Alan Czujkowski. No i od razu mamy czas dla trenera Sowińskiego, który uznał, że słabiutko to wszystko wyglądało. Przepraszam, to nie czas, to po prostu koniec kwarty. Niemniej trener Sowiński musi teraz poukładać tę grę od nowa, no bo zaczęli nasi dobrze, ale później było coraz gorzej. Czwarta decydująca kwarta tego spotkania przed nami, 47-33. Taki jest wynik po trzech częściach meczu w Toruniu. Siden Polski Cukier wygrywa ze Startem Wikaną Lublin. No dziwnie wyglądał ten mecz po pierwszej kwarcie, którą dobrze rozpoczął zespół Grzegorza Sowińskiego. W końcówce było już gorzej, a druga i trzecia kwarta, mimo tego, że Siden cały czas utrzymywał przewagę, to nie można zbyt wiele powiedzieć o grze naszych zawodników. Mnożyły się straty, niecelne rzuty, no i brak koncepcji na rozegranie akcji. Na szczęście po drugiej stronie boiska, czyli w ekipie z Lublina, było podobnie. No i ta około 10-punktowa przewaga cały czas utrzymywała się przez dwie kwarty. No i w tej chwili zaczynamy decydującą część spotkania. Na parkiecie ze strony Torunian Perka, Lisewski, Wilczek i Stępień. Było blisko błędu kroków. No i mamy faul Grzegorza Mordzaka, który stracił piłkę, a później już w takim akcie desperacji sfaulował Stępnia. Wracamy do gry. Za linii bocznej Łukasz Wilczek.
Czy Torunianie będą długo starali się utrzymać piłkę? Być może chcieli to zrobić, ale nie pozwolił na to Sikora, który szybko sfaulował Łukasza Żydkę. No i tak pewnie to będzie wyglądało do końca. Rzuty osobiste z jednej i z drugiej strony. Takie koszykarskie szachy w końcówce tego spotkania. No chyba, że Lublinianie po prostu szybko przeprowadzą piłkę i rzucą za trzy. Ale Łukasz Żydko, widzę, lubi emocje, lubi jeszcze podgrzać atmosferę. Nie trafił pierwszego osobistego. No i cały czas 5 punktów przewagi. Drugi znacznie lepszy. Wysoko bronią Torunianie, chcąc ukraść trochę czasu, ale nie powinni pozwolić na rzut za trzy. Właśnie taki. Był niedolot, ale zebrał piłkę Marcel Wilczek. Mordzak. Nie trafił, zbiera Wojdyła. Nie udało się. Piłkę ponownie będą mieli Lublinianie. Zostały 3 sekundy do zakończenia spotkania. Wydaje się, że tu już nic złego się Torunianom nie stanie. Ale jeszcze jeden czas, tym razem dla Dominika Derwisza. Ostatnie 3 sekundy tego spotkania. Za linii bocznej Grzegorz Mordzak do Szawarskiego. Tak właśnie to miało wyglądać. Musieli rzucać, jeśli chcieli myśleć o zwycięstwie w Toruniu. Nie udało się. No i 57-51, taki ostatecznie wynik na tablicy w Toruniu. No cóż, Torunianie postarali się o to, aby były emocje w końcówce i mimo, że prowadzili dość wyraźnie, bo kilkunastoma punktami, no to w końcówce było gorąco, a teraz już gromkie dziękujemy ze strony kibiców w hali spożywczaka.